Jutrzejszy mecz z Ruchem to jedyna okazja do spotkania z naszym lokalnym rywalem, jedyna okazja do derbów w tym sezonie. Czy to sprawia, że ten mecz będzie o wiele bardziej wyjątkowy, ważniejszy od tych innych meczów? Derby jest zawsze coś specjalne. Teraz nie ma Górnika i tylko jest Ruch został. I normalnie to jest dla Śląsk, dla nas może być najważniejszy mecz w tym sezonie i musimy wygrać. Będzie dużo kibica na naszym stadionu, będzie dużo kibica też z Chorzowa. No to będzie fajny mecz, ciekawy jestem bardzo, jak to będzie wyglądać. Do tej pory strzeliłeś Ruchowi 2 bramki. 2 ostatnie mecze z Ruchem są wygrane. Bilans bramkowy jest imponujący. Czy to znaczy, że jutro podchodzicie do meczu z Ruchem ze spokojem? Nie. Będzie trudny mecz. Ruch będzie dobrze bronić tutaj. Będzie stawiać tylem bardzo twardo i oczekuję bardzo, bardzo trudny mecz. Nie będzie łatwiej i dla mnie jest obojętnie, kto będzie strzelić bramku, albo ja, albo kogoś inny. Najważniejsze, że wygramy mecz i że nasze kibice będą szczęśliwe. Ale ostatnio w sparingu ty strzeliłeś gola i miałeś jedną asystę. Czy to znaczy, że teraz czujesz się pewny, czujesz się silniejszy? Czego możemy się teraz po tobie spodziewać? No dobrze się czułem. Troszkę wróciłem w swoją formę. I myślę, że możemy to wykorzystać na dobrego. A jak wykorzystaliście przerwę na reprezentację? Mocno trenowaliśmy i chyba będę teraz wynik tego. A powiedz, jak wyglądają derby u Was w Chorwacji? Na przykład między Hajduk Split i Dinamo Zagrzeb. Jak wygląda tam atmosfera? Tak podobnie jak u nas? Dobrze, to jest największy derby na Chorwacji, ale też na Chorwacji mamy troszeczkę mniej derby, jak na przykład Rijeka i mój ex-klub Osijek, to jest troszeczkę mniej derby, a Hajduk Split i Dinamo Zagrzeb jest jak Lech i Legia, to jest duży derby.